Jeśli chodzi o szatana, to ojciec Pio uważał, że w ogóle w świecie toczy się jakaś namacalna walka dobra ze złem. On to czuł, ale też widział po ludziach, którzy do niego przychodzili. Przychodzili ludzie z całego świata. I oczywiście w czasie tych spotkań ojciec widział, kto jest atakowany także przez złego ducha i kto jest pod wpływem złego ducha. I, i każdemu człowiekowi chciał pomóc. I to prawda, że w dzisiejszym świecie ludzie nie chcą mówić. O osobom złu, jakim jest szatan. Chcą go jakoś wyrugować z myślenia, i tak dalej, czy ośmieszyć, że jest to coś wymyślonego przez ludzi, jako, jako taka groteskowa postać. Tymczasem naprawdę w życiu toczy się wielka walka między dobrem i złem. I ważne jest, żeby człowiek stanął po stronie dobra. Ojciec Pio, i, na tym skupiał swoją działalność, aby pomóc każdemu człowiekowi, który do niego przychodził, i, pomóc opowiedzieć się po stronie Pana Boga, po stronie dobra. I, i przez to sam był atakowany przez złego ducha. Ja mam takie doświadczenie spotkania z osobistym przyjacielem ojca Pio. 30 lat temu, kiedy studiowałem w Rzymie, pomagałem braciom w spowiedzi w San Giovanni Rotondo i tam żyło wielu braci, którzy dobrze ojca Pio znali i pamiętali. I był m.in. brat Modes. To był taki osobisty przyjaciel ojca Pio, pochodził też z Pietrelciny. Bardzo się rozumieli. I powiedział mi kiedyś tak, kiedy rozmawiałem z tym bratem że kiedyś w nocy zdarzyło się, że usłyszał jakiś dziwny wrzask z celi Ojca Pio która była obok jego celi zakonnej więc ubrał się szybko żeby sprawić co się tam dzieje i mówił wszedł do celi Ojca Pio i zobaczył Ojca Pio leżącego na podłodze takiego posiniaczonego zmaltretowanego wręcz i pyta ojca Pio, ojcze, co się tu stało? Kto cię tak urządził? Kto tu był? Przecież klasztor jest szczelnie pozamykany, przecież nikt nie mógł wejść tutaj do ciebie. A ojciec Pio takim słabym głosem odpowiedział: Widzisz, skończyłem właśnie walkę. Yy, walkę z szatanem. Szatan był i znęcał się nade mną fizycznie dzisiaj. I wiesz dlaczego? Bo dzisiaj wielu ludzi w konfesjonale. Postanowiło zwrócić się do Pana Boga, odwrócić się od zła. Wyrwałem tych ludzi z rąk zła, i właśnie jest ktoś, komu się to bardzo nie podoba. Osobowe zło, którego nazywamy Szatanem. I istotnie przyszedł i znęcał się fizycznie nade mną, bo nie mógł inaczej, bo ja należę do Jezusa, ale widzisz, Pan Bóg jest silniejszy od Niego. Po tej walce Bóg mnie wzmocnił. I dzieciątko Boże zwycięża zawsze. Dlatego i zwyciężyłem kolejny raz. To był jeden z epizodów, który zapadł mi bardzo mocno w pamięci, ponieważ miałem świadomość, że rzeczywiście ojciec Pio doświadczał ataków złego ducha, że istotnie jest ktoś, kto nie chce, żebyśmy się zwracali do Boga. I ojciec Pio mówił, że to są. Często całe społeczności współcześnie, które są tak omamione przez zło, żeby się nie zwracać do Boga, żeby nie interesować się w ogóle religią, że to jest coś, co jest takie przestarzałe, niemodne, nieważne w życiu. Ale Pan Bóg jest ważny, bo jeśli nie interesujemy się Panem Bogiem, jeśli nie zwracamy się do Niego, jeśli człowiek się nie modli, to tak naprawdę daje dostęp do siebie szatanowi który jest bardzo przebiegły inteligentny i który potrafi tak omamić nawet bardzo inteligentnego człowieka, żeby oddalić go od Pana Boga. To jest zadanie szatana. Ojciec Pio właśnie był przez to kimś, kto był takim pomostem, który prowadzi ludzi do Boga, to była pasja ojca Pio, wydzierać ludzi z rąk szatana i sprawiać, że ci ludzie będą należeli do Boga. On był takim właśnie pomostem, jak powiedział papież Paweł VI, który przybył do San Giovanni Rotondo. Był pontifexem, czyli tym, który Czyni mosty, buduje mosty między jednocześnie słabością człowieka i świętością Pana Boga, ale chce zawsze człowieka odciągnąć od zła i wprowadzić na drogę dobra. I to było główne zadanie Ojca Pio, jego misja. I dlatego Ojciec Pio jest uznany rzeczywiście jako ten wielki bojownik o człowieka, o to, żeby wygrało w nim dobro.